Cześć wszystkim, witam was na moim kanale. Właśnie wrzucam teraz filmik, jak samochodzik wygląda, ciepło się robi, a tu trzeba z autem działać. Zobaczcie, jak wygląda. Tutaj macie zderzak do złożenia, już po malowaniu odebrane. A samochodzik wygląda tak, jak Transformers. Także no, na razie nie ciekawie. Wszystko muszę złożyć. Lampy nowe mam kupione. Tutaj mam po malowaniu ten zderzak, to muszę go cały złożyć. Lampy halogeny będą przyciemnione folią. Oczywiście tu robię doro do turbo z rurami niebieskimi. Czekam, aż mi to dojdzie. Tutaj założyłem wczoraj zawór blow off. Ale przy okazji, robiąc to, jak przepalałem samochód, ktoś tutaj nieciekawego włożył, to cały ten kruciec uleciał w obudowie termostatu. Taka rura powinna być oryginalnie oryginalna, fabryczna. Wchodzi do tej obudowy termostatu. Jest to wymienione już na nowe. Tylko czekamy jeszcze na o-ring dolnej tej rurki chłodzenia oleju. Zmontowałem z przewodami. Przepustnica ściągnięta. Nadzieję się z autem. Zima powoli mija, no to samochód staje przygotowany na wiosnę, ale nie wiem, czy mi się uda tak szybko wyjechać. No tu mam niezły armagedon w ogóle. Maska po malowaniu też czeka do zamontowania. Stare lampy na sprzedaż, tu mam nową lampę. Fajnie to będzie wyglądać wszystko. Tu jest dokładeczka, fotografice. Także no, mam niezły armagedon z tym autem. Nie wiem, od czego siedzieć, tyle roboty. A tu się ciepło fajnie robi, o, widać, pogoda jak dzwon. A tutaj nie mogę wyjechać, nawet go przepalić. Obudowę termostatu udało mi się dostać w dobrej cenie, bo te części to są tak drogie, a nie chcę się bawić przez zamienniki. Na pewno tą sondę jeszcze będę musiał wymienić. No, dzieje się powoli, także śledźcie mój kanał, może tutaj znowu wpadnie nowego. Ale najpierw to wszystko muszę do kupy złożyć ze zderzakiem. No i nowe lampy, a też zderzaka nie założę, dopóki nie zrobi mi lamp folią z halogenami. Halogeny też nowe zamówię, stare wystawię do sprzedania. Oryginalne Valeo z lampami. No i myślę, że jak to złożę wszystko, zaleję nowy płyn, odpowietrzę układ chłodzenia, że będzie wszystko grało, nie będę miał jakichś innych wycieków. No bo tu się tak stało, że wycieknąłem stąd. Tu leciała właśnie taka końcówka, którą ktoś chyba założył, jakieś najtańsze. Takie coś się rozkruszyło w środku, nie? Tu jest o-ring i zostało w obudowie. No i niestety narobiło się dodatkowej nieplanowanej roboty. Pokazałbym wam to stare dziadostwo. No, tu jest, nie, przyłapię stabilizację ostrości. No, widać efekty tu pęknięcia, dziury. No, to było stare. Ktoś tu już coś rzeźbił, mi się wydaje, że
jak zakładał. No. Jak zakładał. O, tu jest to. Widzicie? No, jak to pękło? Choć pękło, to było zeżarte jakby w środku w tej obudowie. Tu. No i stąd powoli. Jak pamiętacie, wymieniałem, znaczy wymieniałem czyścienca, układ chłodzenia, wymieniałem zbiornik na nowy, bo tamten był zasypiony. O, kupię nowy płyn z Liquid Moly i oczywiście wszystko poszło pod auto z tego wycieku, bo przepalałem samochód i gdzieś zaczął mi tak dymić. Czułem zapach płynu, no i szukam, okazało się, że właśnie z tego ściekało, lało się i na gorąco jak spływało, to kopciło na rozgrzane. A mi się wydaje, że ktoś to rzeźbił, to coś taniego, to nawet nie było tak jak oryginalnie, to są te węże, co to było tu poprzerabiane. I jak widzicie, tu jest termostat, to ktoś tutaj ten czujnik włożył, temperatury poprzerabiał, tu spawał. A oryginalnie powinien być taki wąż, z niego dałem 127. Oryginalny asowski, on idzie tak. I układ węży też idzie inaczej. Idzie powrotny do zbiornika wyrównawczego. Więc zrobię to tak, jak to powinno być. Jak to powinno wyglądać. A nie tak. Jeden wąż w tą, drugą w tą, wąż tu jakiś trójnik. Tym też kupiłem, ale ogólnie miałem przy zestawie trójniki. To są te węże. Mimo coś na niebiesko rury. Dobra, na razie tyle wam chciałem pokazać. Reszta innym razem. No to zapraszam was do śledzenia. Może znów coś ujawi się nowego. Pokażę się na moim kanale. No to cześć.